to druga część opinii na temat lampy Quadralight Strobos V1. Linka do pierwszej części w formie live'a możecie znaleźć w opisie. V1 to następca bardzo popularnej i udanej lampy Strobos 60 EVO. I po dłuższym zapoznaniu się z tą lampą mogę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Zacznę od najbardziej widocznej różnicy, czyli palnika lampy. Na początku myślałem, że różnica w świetle nie będzie aż tak widoczna, jednak po większej ilości próbnych zdjęć widzę, że ten kształt palnika daje bardziej równomierne i lepiej rozproszone światło niż tradycyjny prostokątny. Nie są to duże różnice i w zależności od ustawień i warunków będą mniej lub bardziej widoczne. Zoom palnika ma mniejszy zakres pracy niż w strobosie i pracuje od 28 mm do 105 mm. Chciałbym Wam pokazać zdjęcia porównawcze na różnych zoomach palnika, które wykonałem. Przy każdym zoomie palnika widać różnicę, ale im bardziej zoomujemy palnik, tym różnica jest bardziej widoczna. Najlepiej zobrazuję to na przykładzie zdjęć gładkiej ściany. Aparat ustawiony był około 2,5 metra od ściany. Ustawienia aparatu to odpowiednio ISO 100, czas 1,125 sekundy, przysłona 8, obiektyw ustawiony był na ogniskowej 28 mm, a obie lampy pracowały w trybie manualnym na 1/8 pełnej mocy. Zobaczcie porównanie trzech różnych ustawień palnika. Pierwsze porównanie to 28 mm i tutaj widać najmniejszą różnicę. Różnice są na rogach zdjęć, gdzie strobos daje efekt winiety, a V1 ma delikatniejsze przejścia. Wszystko się jednak zmienia, jeśli zobaczymy na porównanie przy zoomie palnika 50 mm, gdzie wyraźnie można dostrzec na ścianie zarys palnika na zdjęciu oświetlonym strobosem i V1 wypada tutaj dużo lepiej. Jeśli zmienimy zoom lamp na 105 mm, to tutaj strobos 60 wypada bardzo słabo. Między środkiem kadru a bokami jest ogromna różnica. Strobos daje bardzo wyraźne odcięcie. Równomierniej jest natomiast naświetlone zdjęcie z V1, gdzie przejście od środka do boków kadru jest dużo delikatniejsze. A Wy co myślicie o tych lampach? Czy różnica jest zauważalna? Przy normalnym użytkowaniu, czy będziecie widzieli tą różnicę? Dajcie znać w komentarzach. Jak dla mnie, różnica w naświetlaniu w ten sposób będzie istotna, jeżeli korzystałbym z lampy na statywie i chciałbym, aby lampa równomiernie wypełniła softbox lub parasolkę, bo na aparacie nie korzystam nigdy z lampy, fotografując z palnikiem na wprost. Przy korzystaniu z lampy, odbijając ją od sufitu czy od ściany, różnice mocno się zacierają. Wrócę teraz do innych zmian, które pojawiły się w lampie. W palniku V1 znajduje się pilot światła ciągłego umieszczony w dolnej części palnika. Jest to 2-watowa dioda LED z 10-stopniową regulacją mocy. Możemy ją na przykład wykorzystać do sprawdzenia rozkładu cieni na zdjęciu lub jako małą lampę doświetlającą jakieś mniejsze detale. Musimy tylko pamiętać, że dioda jest słaba. Na palniku także mamy możliwość zamontowania modyfikatorów za pomocą magnesów. Mamy dostępny zestaw dodatkowych akcesoriów, takich jak biała kopułka rozpraszająca, wrota, nakładka grid, strumienice, ekran odbijający, czy na przykład filtry korekcyjne CTO. Więc wygląda to na fajny pomysł na szybkie modyfikacje światła lampy. Modyfikatory tego typu mogą być bardzo pomocne, jeśli korzystałbym z lampy na aparacie. Bardzo ciekawą opcją jest możliwość skorzystania z kilku modyfikatorów naraz. W innych przypadkach, kiedy używałbym lampy na statywie, skorzystałbym pewnie z modyfikatorów na mocowanie Bowens. W lampie został także zmieniony sposób, w jaki montuje się akumulator. Jest on wsuwany w lampę bez potrzeby otwierania dodatkowej klapki w lampie. Jak dla mnie lepszym rozwiązaniem jednak było to w strobosie 60, bo całą operację wymiany akumulatora można było zrobić jedną ręką. W V1 musimy jedną ręką nacisnąć przycisk, a drugą wysunąć akumulator. Sam akumulator starcza na około 480 błysków na pełnej mocy, więc przypuszczam, że ta lampa powinna wytrzymywać bez ładowania tyle co lampa strobos 60. Używając strobosa 60 EVO na przykład na weselu, nie miałem potrzeby wymiany akumulatora, bo naładowany do pełna starczał na cały dzień reportażu.
Zmianie uległa także stopka lampy do montażu na aparacie, która teraz jest wyposażona w mechanizm blokady. Dzięki temu montaż lampy na aparacie jest bardzo szybki i pewny. Jest to lepsze rozwiązanie niż śruba dociskowa, która jest wykorzystana w strobosie 60, bo tam miałem sytuację, że lampa się poluzowała lub po zbyt mocnym dokręceniu miałem problem z jej odkręceniem. Inne zmiany, które zostały wprowadzone, to lepiej przemyślane menu, które łatwiej mi się obsługuje niż to w strobosie 60 Evo. Łatwiej jest przełączyć lampę i wybrać odpowiedni tryb wyzwalania. Jeśli lampa pracuje jako nadajnik w trybie master, to w menu mamy przypisane przyciski do wyboru jednej z czterech grup, co znacznie przyspiesza przełączanie między grupami i zmianę ich ustawień. Jest to jak dla mnie ogromna zaleta, bo pracując na kilku lampach błyskowych, takich zmian jak zmiana mocy w poszczególnych grupach dokonuje najwięcej. Jeśli lampa pracuje zdalnie, to mamy dostępne 5 grup i niestety nie możemy skorzystać z dodatkowego odbiornika Godox XTR16S, który zwiększyłby ilość dostępnych grup do 16, ponieważ V1 nie ma dodatkowego portu, w którym moglibyśmy ten odbiornik wpiąć. Uważam to za krok wstecz, chyba że producent w tej lampie ma w planach wprowadzenie update'u oprogramowania i dodania pełnego wsparcia dla 16 grup. Niestety, nadal nie mamy możliwości zmiany mocy lampy przez bezpośrednie obracanie kółkiem, jak to jest na przykład zrobione w lampach Canona. Wcześniej przed korektą musimy nacisnąć przycisk plus minus, aby aktywować możliwość zmiany mocy. Uważam, że to powinno być zmienione, a najlepiej gdyby taka funkcja mogła być aktywowana lub dezaktywowana z pozycji menu. W końcu to także są najczęstsze ustawienia, które zmieniam w trakcie robienia zdjęć. Bardzo ciekawą funkcją, która jest ukryta w menu ustawień, jest funkcja skanowania kanałów i wyświetlania tych najmniej obciążonych. Jest ona o tyle pożyteczna, że w coraz większej ilości miejsc pojawia się duża ilość urządzeń pracujących na paśmie 2,4 GHz, co może przeszkadzać w poprawnym wyzwalaniu lamp. Ja sam miałem przypadki z bardzo słabym zasięgiem, czy włączaniem niektórych funkcji, jak na przykład lampy pilotującej LED w lampach Pulse X czy Atlas. Okazało się, że inne urządzenia pracujące na tej samej częstotliwości powodowały te problemy. Dlatego w takich przypadkach warto zmienić kanał i spróbować na innym. Na koniec chciałbym Wam jeszcze wspomnieć o nowym, zmodyfikowanym uchwycie montażowym na statyw Godox S2, który umożliwia montaż lamp z okrągłym palnikiem. Na uchwycie S2 zamocować można zarówno lampy z okrągłym palnikiem, jak i te tradycyjne z prostokątnym. Lampy z tradycyjnymi palnikami możemy także zamocować w pionie, co także daje dodatkowe możliwości kształtowania światła. Ogólnie S2 jest lepiej wykonanym uchwytem, został poszerzony, dzięki czemu nie musimy męczyć się z wciskaniem lamp, jak to miało miejsce w pierwszej wersji. W uchwyt S1 ciężko było wcisnąć reportera 200, który miał nieco większy palnik niż tradycyjne lampy reporterskie. Zmianie uległ także system blokowania pochyłu i jest on teraz płynny i bezskokowy, co ułatwia ustawienie lampy pod odpowiednim kątem. To by było tyle ode mnie. A co Wy myślicie o tej lampie? Zostawcie swoje opinie w komentarzach pod filmem i do zobaczenia w następnym. Cześć!